No i witam w niedzielę. To są moje wypociny kilkudniowe. Instalacja zgrzewana PP. To jest kotłownia. To jest umywaleczka do kotłowni. Ewentualnie będzie tutaj podłączona pralka. I będzie się tu schodzić. W bruździe jeszcze nie ma rzuconej rurki, ale tu będzie odprowadzenie skroplin z klimatyzacji. To jest wyjście, cyrkulacja, zimna woda, ciepła woda. Jeszcze nie podłączone, będzie to dopiero podłączane po tynkach, żeby się tu tynkarze nie potykali. Oto idziemy dalej. Tutaj bardzo proszę. Wchodzi nam do jednej łazienki. Tutaj wchodzi nam do jednej łazienki. Tutaj wychodzi z kotłowni. Znaczy przechodzi sobie przez pokój. Zaraz wam to pokażę. Tutaj wychodzi z kotłowni, przychodzi sobie na korytarz. O. Tutaj wchodzi sobie do małej łazienki. To będzie podejście pod prysznic. Zimna woda, ciepła woda. To jest gabrycik, podprowadzenie wody do gabrytu. Potocznie zwany gabrytem, ale to jest akurat cersanit. I to jest do małej umywaleczki. To będzie bardzo malutka łazienka, ale spróbuję tutaj upchnąć prysznic, umywalkę i kibielek. To jest odprowadzenie i doprowadzenie zarazem ciepłej wody, zimnej wody, ewentualnie z góry. Na razie jest tylko zrobione jako pion, ale może kiedyś będzie coś tam na górze zrobione, jakiś wiprum czy coś takiego. To bardzo proszę, mała łazienka. Tak to wygląda. Lecimy dalej. W korytarzu robiłem tylko cyrkulację, ponieważ jest tu tak bliska droga wszędzie, że no uznałem, że więcej cergieli będzie z zrobieniem cyrkulacji, niż to będzie warte. Proszę bardzo, tu ładne obejście, podkucie. Te rurki są luźne, nie patrzcie na to, bo one będą wykorzystane gdzieś tam przy kotłowni. O, troszkę tu będzie ciemniej. Włączymy sobie latareczkę. O, tu jest drugi gebercik, podejście pod gebercika. Tu jest, proszę was, podejście pod wannę, ciepła, zimna woda. Cyrkulacja jest z korytarza, więc tu jest dosłownie po 2 metry ciepłej wody, więc ile w tej rurce się tam zmieści? Litr, półtora dosłownie, więc uznałem, że się nie opłaca tej cyrkulacji dociągać. To jest podejście pod pralkę i odpływ do kanalizacji. To jest pionik do wywietrzenia. Na wietrznik. Wietrznik, jak to woli. To jest pod umywalkę. Podejście i odejście. To ładne obejście, proszę. O, mamy to. I lecimy sobie dalej. Ciepła, zimna woda z cyrkulacją do kuchni. Tu przechodzimy przez dziurę. Już idę wam pokażę. Ale musimy obejść. O, zapraszam was. I proszę bardzo. To jest podejście ciepłej, zimnej wody do kuchni. Tu zakończa się nasza cyrkulacja pod samiutkim wejściem do zlewu. Odpływ do kanalizacji. I tutaj mamy
Proszę bardzo. To jest do zmywareczki oddzielnie zrobiłem. Nie potrzeba, ale już miałem te kształtki, więc ukleiłem, że będzie oddzielne podejście do zmywarki. Odpływ będzie z jednego syfonu, bo tak jest ogólnie przystosowane wszystkie syfony już teraz. Praktycznie. A tu jeszcze dla ciekawostki. Mamy zasilenie zimnej wody do lodówki z kostkartką i odprowadzenie wody. Tak to wygląda. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Szybka robótka w miarę. Jeszcze szybko rzućcie okiem sobie. Tak to wygląda. Aha, tu jeszcze. To będzie do przerobienia podejście, bo skrócę to troszkę. Postawię w pionie licznik i upchnę to troszkę, żeby mniej miejsca zajmowało. I w tym miejscu mniej więcej stanie uzdatniacz do wody. I to jest odpływ do uzdatniacza. On będzie jeszcze obniżony. Na razie zrobiłem tak, jak zrobiłem, bo tylko jeszcze około miesiąca do tynków. Więc zobaczę sobie, jaki będzie uzdatniacz mniej więcej i wtedy dopiero dobiorę odpowiednią wysokość. A tu będzie jeszcze odejście, drugi licznik i będzie wylewka na dworze do wody, do użytku ogrodniczego, tak zwanego. Proszę bardzo. Ok, dzięki. Przedstawię Wam jeszcze filmik niedługo o elektryce, którą też sam robiłem. I sobie zobaczycie, też ocenicie. Dzięki, dajcie lajki, dajcie suby. Pozdrawiam. Hejo.